Reportażyki terenowe. Podcast bardzo satyryczny. Język to jednak potęga. Człowiek niby coś tylko powie, jakieś słówko, a tu się dzieje, zmienia się, przekształca. Weźmy czarodziejów. Wypowiadają zaklęcie i już czary mary ktoś znika albo pojawia się. Tak samo jest w polityce. Ktoś ważny powie czary mary i już jakiś dyrektor znika, a na jego miejsce pojawia się następny. Cuda. Cuda prawdziwe. Nie wolno bagatelizować słów. Mają moc sprawczą. I o tym właśnie będzie ten reportażyk. Zapraszam. Miasteczko. Niby nic tu nie powinno się wydarzyć. Małe uliczki, domki, ogródeczki. Nawet ludzie jakby mniejsi. Wchodzę w cichy zakątek miasteczka. Podchodzę do posesji numer 21. Za płotem biega piesek. Rottweilerek, miniaturka. Dzwonię dzwoneczkiem, pociągając za sznureczek. Dziwne, dzwoneczek dzwoni, a nie dzwoni ni. Firaneczki w okienku uchylają się. Po chwileczce wychodzi człowiek. Facecik właściwie. Niczego nie potrzebuję. Ulotki proszę zostawić, rachunki opłacam na poczcie. Mówi słodkim głosikiem. Dzień dobry, ja w innej sprawie. Mój głos brzmi chyba wiarygodnie. Mężczyzna podchodzi do furteczki. A o co chodzi? Pyta. Szukam burmistrza tego miłego miasteczka. Stoi przed panem. Ojej, przepraszam, to nie rozpoznałem ani godności, ani urzędu. Sumituję się nieco. Nie zwracam uwagi na takie drobiazgi, chociaż drobiazgi odgrywają w życiu bardzo ważną rolę. Nie noszę dystynkcji, że tak powiem, na zewnątrz, chyba że mnie zmuszą. Słucham pana. Przyjeżdżam do państwa zrobić reportażyk. Spaceruję sobie to tu, to tam. I nie mogę ukryć zdumienia, jakie tu wszystko macie malutkie. Dlaczego? Burmistrz zamyśla się na chwilę. To skutek wdrożenia mojego planu wyborczego sprzed 20 lat. Wtedy przejąłem, że tak powiem, władzę. Mrużę oczy ze zdumienia. A co pan obiecał, bo nie widzę związku pomiędzy malutkimi domami, uliczkami, a programem wyborczym? Obiecałem wtedy, że będziemy minimalizować koszty. Tak jakoś wszystko wyszło, no tak jakoś wyszło, że się zrobiło takie malutkie, no i mamy co mamy. Wszystko zaczęło się zmniejszać. Ale jak pan widzi, małe jest tańsze w utrzymaniu, no i piękne. Przez chwilę jeszcze rozmawiamy. Miły burmistrzunio mówi mi o swoim programie wyborczym na kolejną kampanię. Wie pan, nie zmienia się zwycięskiej drużyny, skoro ludziom podoba się to pomniejszanie wszystkiego. No to obiecam im, że przez kolejne lata będziemy wspólnie minimalizować konsekwencje naszych wcześniejszych decyzji. Dobre, co? Najważniejsze to obiecać coś małego. Bo można się z tego wywiązać, co nie? No ja idę pod prąd wielkiej polityki, ja obiecuję tylko takie małe rzeczy. Kiwam głową ze zrozumieniem. Zadziwia mnie ta polityczna roztropność. Po chwili odchodzę, żegnany przez uroczego gospodarza zagadkowym uśmieszkiem. Chcę wsiąść do samochodu, ale nie mogę go znaleźć. Sięgam do kieszeni. Brak w niej portfela. Próbuję coś wymyślić, no nie daję rady. Wracam do burmistrza, informuję go, że zostałem okradziony. Uspokaja mnie. U nas się nie kradnie, mówi spokojnie.
Ktoś musiał pana po prostu zminimalizować. Będziemy szukać sprawcy, ale szanse są, jak to u nas, minimalne. Uwaga, nigdy nie wiadomo, co dzieje się w takich miasteczkach. No i uważajcie państwo na to, co mówicie, bo jeszcze wypowiecie niebacznie jakieś zaklęcie, stanie się coś, czego byście nie chcieli. No, na przykład, trele mele kuku, słyszymy się w kolejnym reportażyku. Do usłyszenia.